Witam Państwa z Foyer Filharmonii Narodowej w czwartym dniu 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Trwa w tej chwili pierwszy etap. Zakończyła się sesja przedpołudniowa, którą rozpoczynał pianista koreański, 19-letni Jin Jung Park. Muszę powiedzieć, że najmniej udanych wykonań w pierwszym etapie mamy w dziedzinie etiud Fryderyka Chopina. Ja powiedziałem Państwu, że etiudy są takim repertuarem, który powinien przyswoić każdy pianista, ponieważ etiudy to jest studium problemów technicznych, które powinny być rozwiązane, zanim przystąpi się do wykonywania arcydzieł chopinowskich. Wydaje się, że niektórzy to studium problemów technicznych mają jeszcze przed sobą i stąd ta niezadowalająca postać etiud prezentowanych na tej estradzie w większości przypadków niestety. Ale gdy chodzi o pana Jin Junga Parka, to pięknie zagrał etiudę C-dur, pierwszą z opusu 10, tę etiudę, która polega na rozpiętych w przestrzeni 4 oktaw pasażach prawej ręki, biegnących w górę i w dół. I muszę powiedzieć, że z takim blaskiem rzadko słyszy się tę etiudę na estradzie tego konkursu, a dodać wypada, że wartość tego wykonania polegała na tym, że te pasaże były modelowane, gdy chodzi o natężenie dźwięku, gdy chodzi o ich zabarwienie, w zależności od funkcji harmonicznej, jaką dany akord pełnił. Więc piękne wykonanie. Pięknie rozpoczęta ballada G-moll, tym takim wstępem, o którym mówiliśmy wczoraj, wstępem, który ilustruje krzesanie iskier natchnienia w tej improwizacji, jakiej echo stanowi ta ballada. Niestety później artysta, szczególnie w finale, dał się ponieść emocjom, co oczywiście szkodziło czytelności gry. I tutaj dotykamy istotnego problemu w sztuce wykonawczej. Co ma decydować o kreowaniu muzyki na estradzie? Intelekt, samokontrola czy emocja? Otóż wydaje się, że są to czynniki, które się wzajemnie wykluczają, bo im więcej samokontroli, tym rzecz oczywista mniej emocji, a im więcej emocji, tym mniej tej intelektualnej samokontroli. Muszę powiedzieć, że to jest oczywiście niełatwa rzecz, ale te dwa czynniki muszą się z sobą pogodzić, jeśli mamy mówić o grze poruszającej. Potem mieliśmy występ dwójki Polaków. Pierwszy wystąpił Piotr Ryszard Pawlak, pianista młody, niespełna 18-letni, przedtem kształcony przez panią Ewę Włodarczyk, a od 2009 roku jego formacją kieruje profesor Waldemar Wojtal z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Bardzo starannie przygotowany, też wytrzymujący stres estrady, grający ze spokojem i właściwie wydaje się, że pokazał w tym występie wszystko, na co go stać. Ale jeśli mogę powiedzieć, wyrazić tutaj jakiś dezyderat, szczególnie dotyczący wykonania ballady Chopina G-moll, opus 23, to chciałbym może więcej staranności w wymodelowaniu małych figur, bo wszystko w konstrukcji takiej formy jak ballada jest ważne. Każdy szczegół decyduje o całości, a przede wszystkim chciałoby się, ażeby te łuki fraz były wyraźniej może zaznaczone. Mówiąc wyraźniej, nie mam na myśli głośniej, tylko są takie punkty węzłowe w utworze, w jego przebiegu, które jednocześnie kończą pewną frazę i jednocześnie otwierają następną. I one muszą być jakoś ukazane, podkreślone. Chcę zwrócić uwagę na to, że w języku greckim frazein, czasownik frazein, od którego pochodzi polskie słowo frazować, oznacza właśnie frazein wskazywać, zwracać uwagę, podkreślać, uwypuklać. Warto to wziąć pod uwagę. Po panu Pawlaku wystąpiła Zuzanna Pietrzak, młoda pianistka, 18-letnia,
jeszcze kształcąca się w liceum muzycznym w Łodzi pod kierunkiem pani Renaty Płażewskiej-Kriachok. Ja mówię młoda, dlatego że na tle tych pianistów czy z Azji, czy też młodych pianistów z Europy, trzeba wziąć pod uwagę, że u nas system edukacyjny przewidujący trójstopniowy okres formacji, on trwa 17 lat i właściwie punkt ciężkości w zasadzie spoczywa na tym trzecim szczeblu, czyli na kształceniu w Akademii Muzycznej, więc jak ktoś ma 18 lat i jeszcze nie ukończył liceum muzycznego, to w tym kontekście jest pianistą młodym i jeszcze rozwój, etap rozwoju przed nim, tym bardziej, że pani Zuzanna Pietrzak, bardzo starannie grająca, prezentuje spory potencjał rozwoju. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jej podejście do arcytrudnego skerca E-dur. Tego skerca, w którym wielu pianistów olśniewa zawrotną szybkością, lekkością, niezwykle perlistym i skrzącym się dźwiękiem. Ona wzięła pod uwagę pewien istotny moment, mianowicie mówi się o stosownym tempie w odniesieniu do dzieła, do jego treści, ale też należy mówić o stosownym tempie w odniesieniu do własnych możliwości. Ona grała to tempo w dość umiarkowanym tempie w odniesieniu do tego, co sama potrafi, no i dzięki temu wypadła obronną ręką. To jest taka zasada, że gdyby na przykład przekroczyła tę własną miarę możliwości, to wtedy mielibyśmy do czynienia z grą, która obraża wykonywane dzieło. Tego tutaj nie było i z całym uznaniem wobec pani Zuzanny Pietrzak życzyć jej należy pięknego rozwoju. Być może za 5 lat występując na konkursie szopenowskim zaprezentuje się jeszcze ciekawiej. Potem wystąpiła artystka z Chin, 19-letnia, Tiffany Poon. Proszę zapamiętać to nazwisko, powtórzę, Tiffany Poon, kształcona w 2 uczelniach, Juilliard School of Music i Columbia University, tam jest wydział muzyczny, no po prostu coś cudownego znowu. Przede wszystkim zwracam uwagę na 2 kompozycje, Etiuda Es-dur z opusu 10, numer 11, ta piekielnie trudna etiuda arpeggiowa, która grana była tutaj cudownie, delicatissimo. Proszę zauważyć, że tempo rubato, a więc to falowanie tempa, przyspieszenie, spowolnienie, ono nie tylko przypisane jest do, jak zwykło się sądzić, do mazurków Fryderyka Chopina. Tempo rubato jest naturalnym oddechem muzyki, która zawsze winna mieć odniesienie zarówno do mowy, jak i do śpiewu. Gerald Moore, znakomity pianista angielski, też kameralista, powiedział, że kreski taktowe nigdy nie są z żelaza. To nie jest reżim raz, dwa, trzy czy raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj ta swoboda właśnie oddechu i falowania doszła do głosu. Już nie mówiąc o tym, że ta etiuda wykonana była w cudownie malarski sposób i właściwie każde pociągnięcie tego dźwiękowego pędzla ewokowało nowe odcienie, nowe barwy. Przy tym oczywiście ta jakość, którą Włosi, autorzy terminologii muzycznej określają słowem sofficità i morbidezza, czyli delikatność, tkliwość, miękkość. No, cudowne zjawisko, wykonanie tej etiudy arcytrudnej. Pewnie też to wykonanie przejdzie do legendy konkursu. No i Bar Carola, opus 60. Przepięknie wykonana, w takiej aurze poetyckiej. I przy tym, co było istotne, u Chopina jest tak, że często powtarza zwrot melodyczny, jeszcze raz się wraca. Nigdy ta powtórka nie była taka sama, zawsze zyskiwała inny odcień, znaczeniowy, kolorystyczny, inne natężenie dźwięku. W ogóle no, niesłychanie malarska i poetyczna ta Bar Carola, rozgrzana słońcem południa. To też wykonanie pozostanie w pamięci. Niewątpliwie w pamięci, ale od strony negatywnej pozostanie, myślę, że cały występ pianisty reprezentującego Wielką Brytanię, Kausikan,
Rajesh Kumar, 25-letni pianista, no nawet legitymujący się dobrymi studiami w Cambridge, w Royal College of Music w Londynie. No ale nie wiem, to było jakieś grube nieporozumienie. Jego obecność na tej estradzie wydawał się przybyszem, który zabłąkał się w jakiś zupełnie obcy sobie świat. Zaczął od wykonania, po tej cudownej barkaroli, która przed chwilą jeszcze brzmiała, zaczął od wykonania barkaroli i grał ją z taką obojętnością, tak na luzie, jakby grał w kawiarni, bez krzty natchnienia. No oczywiście o kulturze dźwięku tutaj nie ma co mówić. Następnie grał etiudę, również tę arpeggiową, oczywiście no, z kompetencją techniczną nie na miarę zadania, jakie to dzieło stawia. Nic dziwnego, że w części sopranowej, tej uderzanej piątym palcem prawej ręki, czasem słyszało się po prostu dziury. No szkoda, nocturn Hadur, który jest takim cudownym, późnym nocturnem, takim nocturnem, który wskazuje te przestrzenie, te horyzonty muzyki przyszłości. Gdyby Chopin żył dłużej, to pewnie no, tworzyłby taką muzykę absolutnie wykraczającą poza swoją epokę. No tutaj właściwie wystukiwał te dźwięki, drobił od taktu do taktu, nie rozumiał w ogóle całości, nie rozumiał klimatu tej muzyki, w ogóle przez chwilę nawet nie dotknął tajemnicy piękna muzyki chopinowskiej. Za to te tajemnice otworzył przed nami w całej pełni pianista kanadyjski Charles Richard Hamelin, lat 26. No, cudowny pianista. Nie wiem właściwie, od czego mam zacząć. Ten sam nocturn, który przed chwilą brzmiał, nocturn Hadur, opus 62, numer 1, zagrał tak wspaniale, kreując właśnie tę aurę poetycką. I właściwie tutaj każda drobina muzyki, tak starannie wymodelowana, ona miała swój sens, miała swoją wagę. Następnie grał etiudę e-moll, opus 25, numer 5. Cudownie, pięknie wygięte łuki fraz. Przy czym grał ją we względnie szybkim tempie, ale nie czuło się tego tempa w ogóle, absolutnie spokojnie. No i oczywiście przepięknie prowadził tę wiolonczelową melodię graną przez lewą rękę w części środkowej. No ale etiudę c-moll z opusu 10, numer 12, tę etiudę, która nie ma często właściwych wykonań, bo pianiści ograniczają się do szybkości i do forte. Mówiłem wczoraj, że problem tej etiudy polega na tym, że te wykrzyknienia w prawej ręce, przerywane przecież, prawda, tak jak wykrzykniki, nagle cisza, one nie mogą być punktem ciężkości, że właściwie cały dramat rozgrywa się w partii lewej ręki i tak to właśnie tutaj zostało pokazane. Fenomenalnie zagrana lewa ręka, stąd etiuda no, przechodzi do Muzeum Pamięci, no ale nie jestem w stanie mówić Państwu o szczegółach wykonania ballady Azdur, tej trzeciej ballady Fryderyka Chopina. Nie jestem w stanie mówić o szczegółach, ponieważ chciałbym mówić o wszystkim, a przecież ta cudowna interpretacja złożyła się na to, że przypomniała mi się ta sentencja Leibnica, w której on w jednym zdaniu zdefiniował cud istnienia, cud, nad którym my dzisiaj straciliśmy zdolność zadziwiania się. W tym jednym zdaniu, w tym jednym pytaniu Leibnica postawionym tak, dlaczego jest raczej coś niż nic. I otóż takie wykonanie na takim poziomie przywraca nam zdolność zadziwiania się nad cudem istnienia w świecie muzyki takiego arcydzieła jak ta ballada Azdur. Dopiero wtedy uświadamiamy sobie, że przecież to jest rzecz niezwykła, że krąg takich arcydzieł przekazał potomności Fryderyk Chopin. No i na tym polega właśnie wielki walor tych wykonań.
proszę zapamiętać to nazwisko, Charles Richard Hamelin, Kanada. Potem niestety wystąpiła piękna dama, 24 lat, z Uzbekistanu, pani Tamila Salimdżanowa. Jest to pianistka o niewątpliwie dużych umiejętnościach, ale niewątpliwie na tym konkursie przeżyła jakąś katastrofę spowodowaną stresem, tremą, prawda, etiuda Cismol op. 10 numer 4 zagrana w piekielnym tempie, no i etiuda druga z opusu 10, ta chromatyczna, no zagrana w sposób katastrofalny, wypadały jakieś dźwięki, niepotrzebnie grała chyba za szybko, no i po prostu to przerażenie udzieliło się i położyło się cieniem na wykonaniu ballady F-moll, ballady czwartej. Ja bym chciał zwrócić uwagę na jeden element, który tutaj jakby umyka w wielu wykonaniach tej ballady, mianowicie u Chopina wagę ma każdy detal. I otóż tam jest taka figura w tym rytmie 6/8, pauza, 4/16, 3/8 i 8 po kresce taktowej. Proszę Państwa, to wszystko grane jest równo. Tapa, tapa, tam, 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 tam. Tymczasem po tych 4/16 trzeba zaznaczyć tę dłuższą nutę. Tapa, tapa, tam, 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 tam. I tę ostatnią po kresce taktowej. To są elementaria retoryki muzycznej. Jeżeli tego się nie zbuduje w świadomości, to potem przebieg całej ballady właściwie nie ma sensu. No i wreszcie ostatni artysta tej dzisiaj przedpołudniowej sesji, reprezentujący Rumunię, pan Christian Sandrin, lat 22, kształcony w konserwatorium imienia Dinu Lipattiego, tego genialnego, niestety młodo zmarłego pianisty rumuńskiego, no i potem kontynuujący studia w Royal Academy of Music w Londynie. Cóż, no, mogę powiedzieć, że jest to znaczący przykład tego, jak nie można, jak nie powinno się grać muzyki Fryderyka Chopina. Zacznę od nokturnu Esdur, op. 55, którym rozpoczął swój występ pan Sandrin. No, zaczął jakimś kującym dźwiękiem. Miałem wrażenie, że jego palce nakłuwają klawisze tego instrumentu i w związku z tym melodia, która powinna być linią dźwiękową, tutaj rozbiła się na punkty dźwiękowe, co jest absolutnie zaprzeczeniem idei nokturnu. Nokturn jest to pewien klimat i nokturn jest to pewna manifestacja wokalizmu, śpiewności, kantyleny w muzyce Fryderyka Chopina. Stąd właśnie nokturn pojawia się jako obowiązkowy punkt programu pierwszego etapu przy założeniu pokaż pianisto, jak umiesz śpiewać. Czy masz świadomość, że Chopin to jest przede wszystkim śpiew na fortepianie? No więc tego tutaj nie było. Etiuda F-dur, op. 10, lewa ręka rozkrzyczana, co oczywiście przysłaniało finezyjną, przecież mówię o tekście nutowym, nie o wykonaniu, finezyjną partię prawej ręki. No nie jest dobrze, jak myśl i ucho nie nadążają za palcami, bo z takiego rozziewu nie może nic wyjść dobrego. No i potem była etiuda Hamol, ta oktawowa z 25 opusu. Wydaje mi się również, mówiąc o tym wykonaniu, że nie jest dobrze, jak siła bicepsu ma być jedynym czynnikiem rozstrzygającym o kształcie dzieła Fryderyka Chopina. Ale z tej przedpołudniowej sesji zapamiętamy te dwie wspaniałe osobowości. Jeszcze raz Państwu powtórzę. Jest to pianista kanadyjski Charles Richard Hamelin, który no, dał zjawiskowe wykonania wszystkich czterech punktów programu. No i ta niezwykła Chinka, 19-letnia Tiffany Poon, z cudowną malarskością i poetycznością jej gry. Jak na 8 występów, to te 2 to jest naprawdę bardzo udane przedpołudnie.